Cześć, witajcie, witam was, witam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wam poranek mija bardzo dobrze. Mam nadzieję, że sobie łatwo wstaliście. Mam nadzieję, że sobie planujecie bardzo, bardzo udany dzionek, bo to jest najważniejsze, żeby mieć dobre podejście do dnia. Ja mam bardzo dzisiaj dobre podejście, żeby zbudować kolejną część naszej bazy. Mam nadzieję, że dobrze się jaracie. Chociaż nie wiem, może mi się wydaje, że tą serię z Subnautiki to powinienem rzucać wieczorem, bo o kurwa, dobra, już chciałem powiedzieć, że jest nudna, ale nie, jest dużo energii. Jest naprawdę dużo, dużo rzeczy do zrobienia. Aaa, nie gin, moja postać, nie gin. To było dobre. Tak chciałem powiedzieć, że powinien wieczorem rzucać, bo nic się nie dzieje, ale po czym Stalker mi chciał przyjebać. Okej, okay. Apteczkę od razu wrzucimy sobie. A tymczasem borem, lasem, więcej tytanu. Mam już tam tyle skrzynek, że gdyby nie fabrykator, mógłbym się stąd wynieść totalnie już. Pewnie tak zrobimy nawet. Nie wiem, ile energii potrzebowalibyśmy. Może nie lepiej by bioreaktor zrobić od razu. Na razie nie, na razie chcę mieć taką podstawową energię. I chcę, żeby dużo wody nam się tworzyło. Będę miał dużo jedzenia, dużo wody, dużo soli, będę mógł sobie zasolić jedzenie na wyjazd jakiś tam, czy tam raczej wycieczkę. Coś tam zrobiłem w tym kierunku. Te nasiona będzie trzeba zobaczyć, nie wiem do czego służy. Jak wiecie, napiszcie śmiało do czego służy to nasionko. To się może naprawdę przydać, ta informacja. No cóż, lecimy tam budować. Co budować, to jest pytanie teraz, co? A budować idziemy sobie spokojnie więcej paneli słonecznych tam. Jakichś tam woltowych. Ciekawe, czy to w ogóle, ile tam w ogóle energii jest w tej bazie. Wydaje mi się, że ledwo wyrabia ta baza teraz. Gorzej w nocy, bo w nocy właśnie nie będzie wyrabiać totalnie już. No to będzie zero. Zbudowałem cztery takie, serio, cztery. Ja pierdzielę, to był taki głupi pomysł. Znaczy, no nie wiem czy głupi, ale na pewno nie dało się tego zrobić. No po prostu nie mogło to się udać. O, sól powstała. Sól powstała. Może jakaś woda? Sól powstała. Super partia. Okej, czas iść do skrzyneczek. A w skrzyneczkach wrzucamy rudę miedzi, rudę srebra. Możemy to wrzucić obok, czemu nie? A tu co ja chciałem wrzucić jeszcze? A, złoto. A osad soli gdzie wrzucimy? A, powiedzmy, że do ostatniej. O, proszę tam nie umierać od razu. Ja pierdziele. Ej, tutaj moglibyśmy wrzucić już jeden basenik. No nic. To nie jest chyba zbyt dobry pomysł. Dehydration, a może by mi tak wodę dało, co? Dehydration. Energia się powoli kończy. W nocy na pewno to nie wyrobi. To jest pewniak, bo nie będzie w ogóle energii. Zobaczymy. Jak uda nam się to zrobić. Okej, to zarąbione. Okej, tutaj jeszcze jedno. Wszystko się zamyśliłem, kurde. Wszedłem w jakiś taki odległy świat magii, fantazy i zapomniałem, że wy też tu jesteście. Witam wszystkich, których tutaj nie powitałem. Niedługo mi się skończy energia. Kurde. To co wtedy? Nie trzeba baterię tam wrzucić, czy co? Mam nadzieję, że nie. Ile energii tu będę produkował? Ja pierdzielę. O, kwarc się skończył. O,
fuck. Ile energii? Ile energii? 750. O kurwa. Sporo tego. Okej, okay, to już, no możemy, no teraz to wyrobimy, myślę. Teraz jest spoko. Właśnie, powinienem zrobić teraz urządzenie do ulepszeń. Żeby móc ulepszyć moje budki, żeby się ładowały. Znaczy, że moje budki, żeby ładowały energię. To jest chyba ważne, aktualnie. Gdzie to zrobić? Gdzieś tu powinno być moduł ulepszeń, co? W sensie do końca to nie to. Może to nie tutaj. To też nie tutaj? Może tutaj będzie moduł ulepszeń. Nie, to nie to. Szafka ścienna, fabrykator. Fabrykator też wypadałoby zrobić. Stanowisko modyfikacyjne. Czyli teraz pierwsze co zbudujemy to będzie to. Emergency. Czyli tak. Severe dehydration detected. Seek fluid intake immediately. Jedno jeszcze mogę zbudować, ale ci... Dobra, na razie tytan wezmę stąd. Mamy jedną rybkę. Czy mamy więcej rybek niepowtórzonych? Nie, nie mamy. Zacząłem tak powoli pływać. Znaczy chodzić w sumie, bo nie pływam w tej chwili. Ale może woda by się w końcu znalazła? O, teraz mamy naprawdę dużo energii. O Jezu. Tyle energii nam starczy. Nie musimy nawet reaktora robić bio reaktora. Dobra, mamy wypacza. Oczopłaszczka tutaj jest. Super. Pęcherzówka jest z głowy. Chodź wypacz. Chyba jednego wypacza mamy w ręce, co? Mamy dwa wypacze? Mamy dwa wypacze, dobra. No to wracamy sobie do bazy. Do bazy wracamy. Czy bumerangi wypadałoby złapać dwa. Dwa bumerangi jeszcze mamy. Jeszcze jednego wypacza. Dobra, mamy. I pęcherzówkę jeszcze jedną. Okej, zarąbiście. Tu możemy sobie odłożyć nasze parki. Rozpłodowe parki, tak zwane. O, jest jak dużo energii. Dobra, to już do nocy wyrobi. To jest idealny mechanizm teraz. To nie tutaj. Teraz tak, tą parkę dorzucamy do zestawu. Czy tą parkę dorzucamy do zestawu i okej, okay, możemy płynąć. Znaczy iść. Znaczy płynąć, cokolwiek. Wow, ale naprawdę mam dużo energii. What the fuck? To jest dobre. Będziemy mogli naprawdę robić mnóstwo rzeczy. Szydło będzie woda nawet tutaj się pojawi. Fajnie. Fajnie było płynąć po dnie, jeszcze szukać materiałów przy okazji, ale... Prawdę mówiąc, tu nie mamy za bardzo możliwości, żeby to zrobić. Bo zaraz giniemy. Na szczęście mamy apteczkę, więc apteczka nas tutaj poratuje. Będziemy zaczniemy poobumierać tutaj. Fajnie byłoby też w końcu zrobić ten fabrykator tam, w tamtej naszej drugiej bazie, ale na razie musimy właśnie modyfikator zrobić, znaczy tą, ten moduł modyfikacyjny, tak to się nazywało, żebyśmy mogli sobie ulepszyć nasze budki, co jest kluczowe dlatego, bo dzięki temu będziemy mogli... Dzięki temu będziemy mogli no właśnie ulepszyć nasze pływaczki. A widzicie, już jest ok. Już tak nie przesadzajcie. O jest. Vital signs stabilizing. Apteczkę jeszcze i wypacze dwa jeszcze byśmy opierdzieli na ciepło, co? No musimy mieć tak ogromne ilości kwarcu teraz. Cały kwarc, który mieliśmy, zużyliśmy na te zbieranie na te zbieranie materiałów tutaj i budowanie energii w naszej bazie. Ja pierdzielę, to był dobry pomysł. To dość dużo nam dodało przewagi. Dobra, to weźmiemy ze sobą. Brak miejsca w ekwipunku? Serio?
O fakt, to dużo miejsca zajmuje, naprawdę. Apteczki zostawimy tutaj na razie. Bo ile to miejsca zajmuje? 9, tak? 9? 3, 6, 9. Dobra. A mamy? Ej, mamy, kurde. Czy to zajmuje więcej? Kappa. A bo to na 4 zajmuje. Uuu, to 16. To utrudnia sprawę. Co to jest? Kostka obiadowa to jest. O. Zostawimy na razie. Co ja chciałem? Ja chyba chciałem... ta była druga skrzyneczka. Dobra, okej. Okay. Ją bierzemy. Powinno na styk starczyć, co? No, dokładnie. Dokładnie. Okej. Okay. Baza na głębokościach nas nie interesuje. Aktualnie mamy po... mamy 100 jedzonka. Niam. Yami. Paparapa. Papa. Poro. Papa. Paparapa. Popo. Popo. Jest nasza baza. Yeah. Jaką energię w nocy? Zobaczymy. Powinniśmy, powinna ta energia wymiękać, co? A jest i woda. Stanowiliście tutaj, panowie. Z tej energii, zaraz się skończy energia, fuck. Ale to nie jest nic złego, bo... Prawdę mówiąc, to... prawdę mówiąc, wtedy było jeszcze mało energii przez większość dnia, więc to się nie zdążyło naładować tak naprawdę. Teraz natomiast będzie więcej okazji na to. I powinno jakoś wyrabiać to. Mam nadzieję przynajmniej, serio. Jezu, tyle osadów soli. A ja mam tutaj taki fabrykator. Fakt, ale będę się tu dusił. Cholera. Śmiało mogę tu pakować tą osad soli. Tu śmiało mogę pakować te wszystkie... Creature Eggi. Warning. Emergency power only. Serio. Holy moly. Wróćmy to tutaj, ale to się raczej nie przyda. Serio, nie ma energii. Holy fuck. Mógł to wziąć. To wszystko wezmę. Tutaj również wszystko wezmę. Tutaj również. A z wychodzę. Wychodzę z domku na dwór, żeby zregenerować powietrze i wracam do środka. No, spoko. Nie, okej. Okay. Zdarza się. Okej, okay, osad soli. O, wróciło. Dzięki bardzo za info. To dobrze. Nawet cool. Jeszcze więcej skrzyni będę potrzebował, ale na razie to nieważne. Zobaczymy, czy to wystarczy. Jednak to 750 to nie jest tak dużo, jakby się mogło zdawać. Chociaż jak dla mnie to jest dużo, tylko po prostu nie było czasu, żeby to się naładowało. Tak, mam nadzieję przynajmniej. Dobra, tymczasem wracamy do naszej bazy. Tamtej. A podczas tego szukamy jeszcze materiałów. A popłyniemy teraz bardziej od tamtej strony, żeby przeczyścić te tereny. Fajnie, że ta gra wymusza eksplorowanie, bo jak będziesz cały czas siedzieć w tym samym terenie, no to po prostu skończą ci się materiały i w pizdu. I po zabawie. O,
Uda srebra, to dobrze, to się przyda na pewno. Akurat tego jestem pewien, że to się przyda. Ołów, tak już mniej. Czyli nie teraz, nie? Dobra, jeszcze jedno srebro, super. Wiedziałem, że gdzieś jeszcze złom był. Dobra, biorę. Biorę i cofam. Okidoki. Dopłyniemy do góry w ogóle? Dobra. Na luzie. Teraz wypadałoby w sumie sprawdzić, co my za materiały potrzebujemy do zrobienia tych ulepszeń całych. To byśmy sobie w następnym odcinku jeszcze tego poszukali. Tutaj nienaprawione, nienaprawione. Okej, okej, okej. Zestaw elektryczny, tak? To spoko. Pręt reaktora to jest to do reaktora atomowego. Czy tam jądrowego w sumie. Tak, chip komputerowy chyba. I tak, co my potrzebujemy do tego? My do tego potrzebujemy moduł. Chip komputerowy zresztą. Dwa razy to samo potrzebujemy. Czyli dwa zestawy elektryczne. Dobra, dwa zestawy elektryczne. I do tego jeszcze chip komputerowy. Czyli cztery kwarcu jeszcze będę potrzebował. Nie, cztery rudy srebra, kwarc mam. Okej, okay, stołowy jeszcze w międzyczasie. No dobra. Stołowy też po drodze znajdę, nie? Tak mi się zdaje, że nie powinno być problemu z tym. Dobra, tak czy siak, dziękuję bardzo za oglądanie, zapraszam do kolejnych odcinków z gry Subnautica, siemanko, no i cześć.